Staw między liczby 18 i minus 2 dwie takie liczby, aby pierwsze trzy tworzyły ciąg geometryczny, a ostatnie trzy ciąg arytmetyczny. Czyli między liczbą 18 a minus 2 mamy umieścić dwie liczby w ten sposób, aby pierwsze trzy tworzyły ciąg geometryczny. A trzy końcowe tworzyły ciąg arytmetyczny. Zastosujmy więc dla trzech pierwszych liczb wzór na trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, czyli wyraz środkowy, podniesiony do potęgi drugiej, jest równy iloczynowi dwóch wyrazów skrajnych, czyli mamy 18 razy b. Natomiast do trzech ostatnich liczb zastosujmy wzór na trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, czyli wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną dwóch wyrazów skrajnych, czyli a plus minus 2 przez 2. Otrzymaliśmy w ten sposób dwa równania z dwiema niewiadomymi a i b. Proponuję, aby od razu, ponieważ mamy tutaj w drugim równaniu wzór na b, więc proponuję, aby to wyrażenie na b od razu wprowadzić do równania pierwszego. Czyli w równaniu pierwszym dostaniemy a kwadrat to jest 18 razy, i pod b wstawiamy całe to wyrażenie. Czyli a to już mogę zamienić na minus 2 przez 2. Najpierw możemy tu skrócić, czyli w mianowniku dostaniemy 1. W liczniku dostaniemy 9, otrzymujemy a kwadrat to jest 9 razy a minus 2. Opuśćmy więc nawias, czyli dostajemy a kwadrat to jest 9a minus 18. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe z niewiadomą a. Przenieśmy więc wszystko na jedną stronę równania, czyli dostajemy a kwadrat minus 9a. -2 plus 18 jest równe 0. Możemy liczyć deltę b kwadrat, czyli u nas b to jest minus 9, minus 4 razy A, A to jest u nas współczynnik stojący przy A kwadrat, czyli razy 1 i razy C, czyli wyraz wolny, czyli razy 18. Tu dostajemy 81, minus. 72, czyli delta wynosi 9. Stąd pierwiastek z delty to jest 3. Liczymy, Ponieważ delta jest dodatnia, więc mamy dwa rozwiązania. Mamy rozwiązanie A1, czyli minus B u nas to będzie 9, minus pierwiastek z delty, czyli 3 przez 2A, czyli 2, co nam daje 6 na 2, czyli 3. I A2 to będzie minus B. Plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 12 na 2 daje nam 6. Ponieważ, ponieważ mamy 2a, będziemy też również mieli e, e, 2b, czyli b1 pod a wstawiamy trójkę, czyli mamy 3 minus 2 na 2, co nam daje 1 druga. A b2 pod a wstawiamy szóstkę, czyli mamy 6 minus 2 przez 2, co nam daje 4 na 2, czyli 2. Ponieważ w treści zadania nie było informacji odnośnie monotoniczności obu tych ciągów, więc oba rozwiązania są poprawne, czyli y, albo nasze a wynosi 3, a b wynosi 1, 2, lub też a wynosi 6, a b wynosi 2.